No dobrze, awansowaliśmy w tym sposobem na kolejny poziom. I no dobra, idziemy do komputera. Czujnik tlenu, tlenku węgla, aha, który przestał działać. No, możemy zrobić. Oświetlić umywalkę i naprawić gniazdko. Przedłużacz, nie, no ja przedłużacza nie potrzebuję. No, gniazdko, manszafki TV, sprawdź podwójne gniazdko w sypialni. Aha, czyli nie mogę dwóch na raz zaakceptować? No dobra, to najpierw tym się zajmijmy. A bo on to nam jeszcze zdjęcia przysłał. Tu za dużo nie widać. O, tu jest gniazdko i lampę. No dobra. To idziemy do pana. Nawet jedziemy, nie idziemy. Napraw gniazdko, podłącz lampę, znajdź żarówkę UV, wymień żarówkę. A żarówki UV to ja nie mam, panie. Aha, to ja tu chyba mogę kupić taką żarówkę. Przedłużacz, próbnik prądu. Równik by się przydał, ale no, broni. Śrubowkręt to mam. Żarówkę. Panie światła, lampę UV chciałem mieć. To znaczy żarówkę UV. Aha, nie mogę kupić. Super. A jak mam kurczę zrobić? A muszę gościowi poszukać. Przeszukać wszystkie szafy, gdzie chowa... A, tu jest żarówka. A ciekawe? No dobra. Trochę nierealistyczny ten symulator. Dobra, czyli mam naprawić gniazdko, więc wiadomo, że coś z nim jest nie tak. Więc odłączamy, no oczywiście, że się nie zgadzam, nic w nim. No dobrze, lecimy. Ten i ten kabel trzeba wyjąć. Ten podłączy nie tupa. Chociaż to i tak nie ma różnicy, ale w tej grze jest różnica, nie wiem czemu. Normalnie to nie ma różnicy, czy fazy się podłączy po prawo, czy po lewo. No dobra. Taki symulator, cóż zrobić. Dobra. Podłącz lampę. Żarówkę, panie. Właśnie, żarówkę to ja sobie wezmę, nie? Dobra, jakoś tu się uruchamiało ten ekwipunek. A, pod i. No już mamy 7 żarówek, no jak miło. A to ja bym chciał usunąć. Z. O, 5. Szkoda, że nie można ich sprzedać. Mają sobie tylko żarówkę wziąć. A nawet z takiego widoku się da, jak fajny. Dobra, jeszcze włączyć ją trzeba. To muszę iść ten bezpiecznik. Pyk. Zamknij te drzwi. i lecimy, aby żarówkę włączyć. Świeci, świeci. Nic nadzwyczajnego. Lecimy dalej. Tak, chcę wrócić do siebie. Wszystko działa jak należy. I nawet zarobiłem 50. O, nawet jestem na plus, widzicie? No dobra. To jeszcze to też zrobimy. Potem pójdziemy robić te zlecenie tam poboczne, nie? Przy biureczku naszym. O, pudła. No, tylko trzeba sprawdzić gniazdka. Gdzie pani ma bezpiecznik? A tu są. Już widzę, już pani nie musi mówić. Pani ma jeden bezpiecznik wyłączony. Czy to może być... Łączności TV. Podwójne gniazdko w sypialni. Aha, czyli ten nie działa? Na koło telewizora? Gdzie jest ten telewizor? Obok szafki, a. Aha, czyli to nic nie miało z tym wspólnego, no dobrze. Ja musiałem sprawdzić. Dobra, wyłącz prąd. I lecimy w takim razie na prawo gniazdka. Pyk, 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 pyk. Aha, nic nie jest podłączone. Śruba, śruba. Śruba, kabel, kabel i kabel, śruba, śruba i śruba. Kolejna śruba, zamknij, robione. Ona jest na włączonym? Nie, ale teraz jest na włączonym. Dobra, i jeszcze te podwójne, a to już za jednym zamachem nie będziemy włączyć bezpieczników przecież za każdym razem. Przejdziemy sobie. Śruba, śruba. Gniazdko otwórz. No widzę, że to samo. To było wcześniej. Aha, bo ono się nie odwraca. Pyk, 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 śruba, 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 zamknij, zamknij, śruba, śruba, nakładeczka i zrobione, podepnij to pod prąd, lampa jest na pozycji włączonej, więc lecimy. I wszystko świeci. Dziękuję bardzo, możemy wrócić. Trzy minutki. Jak miło. Robotę uważam za udaną. Dobra, wziąłem zlecenie. Weźmy się i... Naprawiamy, kiedy naprawiamy auta. A czy ktoś coś mówił o naprawianiu aut? To nie jest car mechanic, żebyśmy naprawiali auta. My dzisiaj gramy w symulator elektryka. Elektryk nie samochodowy, tylko... Elektryk. Badaj. Bateria zepsuta, zbadaj. Też zepsuta, aha. No, trzeba wymienić w takim razie. Myślę, że coś więcej. Dobra. Zamontujmy. W takim razie, no. Myślałem, że coś więcej trzeba. A! Nie działa. No dobra. Rozbieramy jeszcze raz. Zdejmujemy to, zdejmujemy to. To widzę, że śruby są zardzewiałe. Dobra, jak już rozkręcę ich, to lecimy po całości, nie? Nie ma jeszcze GTA 6. Czemu nie mogę tego wypiąć? Serio? Najpierw muszę to wypiąć? Tego dalej nie mogę wypiąć. No bo to mi przeszkadza. No dobra, rozumiem. Głośnik. Głośnik to chyba nic nie ma do tego. Dobra. Na 1023. No to jest całkiem awans. My to jeszcze musimy kupić. Dobra. Lecimy te śrubki. Pyk, pyk. Na tym rdzeniu będziemy na minusie. A już to Państwu mówię. Dobra. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. No dobra. Demontaż zrobiony 100%. Więc tak, czujnik sobie zbadamy. Multimetral. Czujnik sprawny, kondensatorki 2, oscylator sprawny, wtyczka sprawna, układ scalony sprawny. Te dwa oscylatory też sprawne. Płyta ekranowa. A, nie działa. Aha. A mogę to jakoś wyjąć? Aha, muszę wymienić całą płytę ekranową. Serio? Na pewno będzie GTA 6 online. Jak to by tak mogło być, żeby nie było. Dobra, to od razu to też zbadamy. O, jednak głośnik też nie działa. No dobrze. Więc wymienimy. Montujemy więc. Klik. Wiem, przejrzę śrubokrętem, nie? Pęk, pęk. Wtyczka, wtyczka, wtyczka. No. Okej, nie zauważyłem śruby do wkręcenia. Dobra. No i teraz działa. Narobiliśmy 50, a straciliśmy kurczę multum. Super. Takie zlecenie to ja uwielbiam. Palce nie trzymają się gałek, kontroli nie wibruje. Nagrodzenie tylko 90. Dobra, niech im będzie. A na razie robimy sobie certyfikat elektryka w przewodach. O, to już sobie bardziej. Dobra. Idziemy, robimy. Robimy, robimy, nie ma co się obijać. Zobaczymy, jak się przyjmie symulator. Pora na łączenie przewodami poszczególnych elementów instalacji. Kołowego. Tryb kładzenia kabli i spróbuj podłączyć jeden z bezpieczników do łącznika światła. na ścianie obok ciebie. Zwróć uwagę na małe ikony, upewnij się, że podłączysz dwie ikony. Trąbnę, potem sprawdź, czy włącznik działa. Czyli mam podłączy i łączniki. Cztery. I wszystkie bezpieczniki mamy wyłączone. No dobrze. A, widzicie, nawet się... Okej. Okay. Aha, i teraz mogę kable podłączyć. Bądź fajny. Podłączyłem wszystko pod jeden bezpiecznik, nie? Bo po co tu więcej? A nie posiadam kabla w ekwipunku. No dobra, podłączymy pod tym. Tyk. 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 No tutaj lecimy. Tyk. Łączę, jakby nie mogli to robić otworu w tej puszce. Tyk. Pyk, pyk. Dobra, po co ciągnąć kabel w ścianie? Lepiej posłuchaj się. I tak go nie widać. W sumie mogłem jednym włącznikiem podłączyć wszystkie lampy i też by było w porządku, nie? Tylko muszę wszystkie naprawić. Dlatego to jest takie, wiecie. Dobra, zrobimy. Znaczy, zrobimy tak, tak. Ciekawe, czy to zadziała. No dobra. Pięknie. To sobie otworzymy. A czemu nie mam tu otworu? Przecież ja tu sobie zrobiłem wyjście kablem. Jak oni to widzą? Już kończę, zrobiłem. No jest, nie? No. Dlaczego tak kurczę mi nie działa? No tutaj też mogę tak samo identycznie podłączyć włącznik, chociaż on nie ma wyjścia na lampę? Aha. Ciekawe. Bardzo ciekawe to jest. Bardzo niedopracowane. Naprawdę jest to bardzo niedopracowane. Ej, no dobra, niech już im będzie. Ale pod tym względem to się nie postarali, nie? Zrobiłem zupełnie inny układ instalacji. Oni mi to pokazują, jakby to było inaczej niż jest. Ustawiony, po prostu domyślny schemat, jak ma wyglądać gniazdko, bez tego, co ja podpiąłem, nie? Tak jak ja to zrobiłem. Po prostu to jest zrobione tak, jak oni chcieli, żeby to było, a jeżeli ja zrobiłem inaczej, to już się na to nie patrzą, nie? A będą świecić wszystkie. Zobaczycie. O, pięknie. Zobaczcie. Robimy taki meczek. Pyk, pyk. Ha, prąd płynie. I wszystkie cztery lampy świecą. I mogę je włączyć i wyłączyć. Heh. No jak, no musi tak sobie działać, nie? Po co inne włączniki? Jeden włącznik włącza wszystkie lampy. No. To się nazywa robota, nie? Nabyłem nowy certyfikat. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, że udało mi się zdobyć nowy certyfikat na temat prądu.